Wszystkich na Kościele Ulicznym. Jesteśmy tutaj zawsze we wtorek o godzinie 17 po to, żeby opowiadać o tym, jak dobry jest Bóg. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazywać, że Bóg jest większy, silniejszy i lepszy niż wielu z nas się wydaje. Wiele osób, które tutaj stoi, doświadczyło tego w swoim życiu, że po prostu przyszedł Bóg do naszego życia w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy i nam pomógł. Wiele osób mówi, że Bóg jest okrutny, patrzy gdzieś tam z góry i zsyła różne nam nieszczęścia i potem się cieszy z tego, ale to nie jest prawda. Diabeł też niestety działa tutaj bardzo mocno i wszystko, co złe, często zarzucamy potem Panu Bogu. Jesteśmy tutaj ludźmi z różnych kościołów po to, żeby głosić Ewangelię na ulicy, tak jak to robił Jezus 2000 lat temu. Jezus nie wstydził się tego, w co wierzył, w kogo wierzył. Wierzył w swojego Ojca, który go wysłał. I tak samo my nie wstydzimy się tutaj opowiadać o tym, jak dobry jest Bóg. Ludzie się nie wstydzą robić różne głupoty na ulicach, nie tylko na ulicach, w domach. Nie wstydzą się chodzić pijani, nie wstydzają się zdradzać swojej żony czy swoich mężów. Nie wstydzą się zażywać narkotyki, porzucać swoje dzieci i robić inne głupoty. My nie wstydzimy się tego, kim jest Bóg, jak dobry był w naszym życiu. I chcemy o tym opowiadać w tym miejscu. Jesteśmy chrześcijanami z różnych kościołów, dlatego że wierzymy w to, że Królestwo Boże to jest coś dużo większego niż jeden kościół. Możemy wierzyć w różne rzeczy, ale jeżeli łączy nas wiara w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana, naszego Zbawiciela, to jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi i wszyscy należymy do Królestwa Bożego. Tutaj mamy zupę, mamy gorącą herbatę, jeżeli potrzebujecie ubrań, również je mamy dla tych, którzy może tego nie mają. Jeżeli potrzebujecie, żeby załatwić wam coś, nie wiem, pracę albo miejsce do mieszkania, również jesteśmy po to, żeby służyć i pomagać. Wiele osób, które tutaj do nas przyszły, bo jesteśmy tutaj już od pół roku, wiele osób uzyskało właśnie tego typu pomoc. Wiele osób znalazło miejsce do mieszkania, znalazło pracę. Wiele osób rzuciło alkohol i żyje teraz jak przyzwoici ludzie. Właśnie przez to, że Bóg jest dobry i dotknął ich w pewnym momencie, kiedy żeśmy im opowiadali o Nim. I dotknął ich, uczynił cud w ten sposób, że zostawili swoje nałogi i zaczęli żyć przyzwoicie. W tym miejscu modlimy się również. Tak jak tutaj w tym miejscu widzimy, że parę osób modli się, dlatego że wierzymy w to, że kiedy zawołamy do Boga w różnych kwestiach, to Bóg przychodzi przez swojego Ducha Świętego i nas leczy, nas uwalnia, nas uzdrawia. I mieliśmy tutaj niesamowite doświadczenia, kiedy właśnie przez krótką modlitwę, 2-3 minuty przychodził Duch Święty i dotykał się. Tak jak Jezus, kiedy chodził tutaj 2000 lat temu po tej planecie, po tej ziemi i modlił się za ludźmi, uzdrawiał ludzi, tak samo my modlimy się, dlatego że jesteśmy Jego naśladowcami. Jezus powiedział, że ci, którzy w Niego wierzą, będą robić takie rzeczy jak On, jeszcze większe rzeczy będą robili. I my w to wierzymy i po prostu nie dlatego, że jesteśmy jacyś super duchowi czy super mądrzy, bo nie jesteśmy, jesteśmy zwykłymi ludźmi, ale jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w swojego Boga, którzy wierzą w Jezusa takiego, jaki jest napisany, jak jest o Nim napisane w Biblii. Nie jakiegoś słabego Jezuska, który leży w żłobie, jak się Go często przedstawia, albo jakiegoś martwego Jezusa, który wisi w kościele na krzyżu, ale w żywego Jezusa, który zmartwychwstał i jest Panem całej planety. Jest taka historia w Biblii, która bardzo porusza moje serce, dlatego że mówi o tym, jak bardzo, kiedy człowiek jest zdesperowany, to dostaje to, co prosi Boga. Był taki człowiek, był taki ślepiec, który siedział w bramie. Tutaj jesteśmy pod bramą w Gdańsku i on w takim miejscu właśnie siedział, dlatego że bramy zawsze były miejscem bardzo ruchliwym. Tu w Gdańsku również mamy ruchliwe miejsce. Ten człowiek żebrał, prosił o jałmużnę. Wiele lat był ślepy od urodzenia. I wiecie, usłyszał, że Jezus jest w mieście. To poruszyło jego serce, dlatego że słyszał o Jezusie, że to jest taki ktoś, kto nigdy nie zostawi człowieka, jeżeli on jest w potrzebie. Nigdy nie zostawi go, jeżeli jest chory i przyjdzie prosić o pomoc, to on nigdy go nie zostawi. Słyszał o Jezusie, że kiedy dotyka ludzi,
to są uzdrawiani. Słyszał, że jeżeli trędowaci przychodzą do Niego, to zostają oczyszczani z trądu. Nawet martwi byli zmartwychwzbudzani przez Jezusa. I ten człowiek słyszał o Jezusie. I wiecie, jego serce się poruszyło, dlatego że powstała w nim taka wiara. Skoro jest tu Jezus, to jest dla mnie nadzieja. I zaczął wołać, ponieważ nie widział, gdzie jest Jezus i był niewidomy, ale usłyszał, że wchodzi przez bramę, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zaczął wołać. Nie wiedział, gdzie on jest, ale zaczął wołać z nadziei, że zostanie usłyszany. I wiecie, tam stało mnóstwo ludzi, którzy też chcieli zobaczyć Jezusa, też coś od Niego chcieli. Też się przepychali łokciami, żeby być blisko Niego. I ci ludzie zaczęli mówić: przestań, przestań krzyczeć. My też Go chcemy zobaczyć. To nie jest takie ważne to, co ty tam, o co Ty wołasz. I chcieli Go uciszyć. Wiecie, w naszym życiu też jest mnóstwo takich ludzi, którzy chcą uciszyć, którzy chcą nas uciszyć, którzy nie pozwalają nam podejść bliżej Boga. Którzy mówią: Twoja sprawa nie jest taka wielka, po co Ty Bogu w ogóle głowę zawracasz? On się zajmuje dziećmi w Afryce, które umierają. Tam są poważne sprawy. Wiele osób spotkałam, kiedy mówiłam o tym, że możesz się modlić w swojej sprawie. Oni mówili: nie będę zawracał Bogu głowy. To nie jest prawda. Jeżeli jesteś zdesperowany, naprawdę potrzebujesz czegoś od Boga. Czy uzdrowienia swojego związku ze swoim mężem czy żoną. Jeżeli potrzebujesz, żeby coś się zmieniło, żeby, nie wiem, szef pracy się zmienił, bo jest gnidą jakąś. Jeżeli potrzebujesz, żeby, nie wiem, ktoś, kto jest Tobie bliski, jak dziecko, żeby zmieniło swoje serce. Jeżeli potrzebujesz czegoś od Boga, to ta historia uczy nas tego, żeby wołać i nie wstydzić się. I po prostu nawet robić z siebie pośmiewisko. Wiecie, ten człowiek, ten Bartymeusz, tak miał na imię ten ślepiec, on robił z siebie w pewien sposób pośmiewisko. Dlatego, że w publicznym miejscu, w bramie, zaczął krzyczeć, jakby był zupełnie oszalały i nie dał się uciszyć. I wiecie, Jezus go usłyszał, bo zawsze, kiedy wołamy i w desperacji swojej wołamy z głębi serca, do takiego stopnia, że aż robimy z siebie pośmiewisko, to Bóg widzi nasze serce. Bóg zawsze patrzy na serce. Nie patrzy na eleganckich ludzi, nie patrzy na to, czy jesteś mądry, czy jesteś we właściwym miejscu, czy jesteś bogaty, tylko patrzy na Twoje serce. Czy ono czegoś chce? Czy Twoje serce dzisiaj czegoś chce? Czy pragniesz czegoś od Boga? Czy pragniesz uzdrowienia od Boga? Czy pragniesz, żeby Bóg Cię uwolnił od jakiegoś nałogu? Czy naprawdę masz tak dosyć swojego grzechu, swojego problemu, że jesteś dzisiaj w stanie wyjść i zrobić siebie pośmiewisko, poprosić o modlitwę. Poprosić Boga o modlitwę, wołać do Niego z całego serca. Kiedy Twoje serce woła do Boga, to Bóg zawsze to usłyszy. Dlatego, że Bóg patrzy na serce. Bóg nie patrzy, czy jesteś we właściwym kościele, czy żeś przyjął komunię, czy bardzo lubisz księdza, czy kogoś tam bardzo znasz, wysoko postawionego, wpływowego. Bóg nie patrzy na to. Bóg patrzy na Twoje serce. Czy ono szuka Jego, a nie jakichś innych metod. Wiecie, są teraz różne metody, naturalne, nienaturalne, ponadnaturalne, jakieś New Age i wahadełka, wróżki. Ludzie szukają różnych sposobów, żeby sobie pomóc. Chodzą do lekarzy, są w stanie wydać cały majątek na lekarzy w ufności, że mu pomogą. Ale nasz Bóg jest nazwany, że On jest takim Bogiem, który jest lekarzem. Jedno z Jego imion, Rafa, znaczy, że On jest Bogiem, który leczy. Nasz Bóg jest uzdrowicielem. I nie chodzi jedynie o ciało. Również chodzi o nasze serce, o naszą duszę, o nasze związki, relacje z ludźmi. Bóg naprawdę uzdrawia. Jeżeli wołamy do Niego, to On nas słyszy. Ten Bartymeusz wołał i został usłyszany. Ten człowiek doświadczył tego, że Jezus po prostu do niego podszedł. Kiedy jego serce wołało, to Jezus do niego podszedł. Zapytał się: co mam Ci uczynić? Bóg dzisiaj również do nas mówi: co mam Ci uczynić? Co byś chciał, żebym zrobił w Twoim życiu? Nie wiem, czy kiedyście się zastanawiali na tym, co byście zrobili, gdyby tutaj, w tym miejscu właśnie był Jezus i mógł zrobić cokolwiek. O co byście poprosili? Jakby Wam zadał takie pytanie. Co mam Ci zrobić? Co mam Ci uczynić? Co byś chciał ode mnie? To co byś powiedział? Co jest takim największym pragnieniem Waszego serca? Dlatego jeżeli
Jeżeli macie takie pragnienie, to wystarczy zawołać, wystarczy powiedzieć: Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję w tej sprawie, potrzebuję w tej chorobie, nie radzę sobie, pomóż mi. To są proste słowa, ale wymagają tego, żeby uniżyć siebie, w jakiś sposób swoje serce uniżyć przed Bogiem i uznać to, że On jest wielki, że On jest dobry i że On mi pomoże. Tak więc słuchajcie, jesteśmy tutaj po to, nie tylko żeby gadać, ale żeby nasze życie się zmieniało. Ja wiem, że tu wiele osób doświadczyło tego, ci, którzy stoją tutaj po zupę, ci, którzy przychodzą, doświadczyliście tego, że wasze życie się zmieniło. Ale my potrzebujemy jeszcze więcej zmian, dlatego że nasze ulice i nasz kraj, to miasto nie wygląda jeszcze tak, jakby Bóg chciał, żeby wyglądało. Nadal są chorzy, nadal są ludzie nieszczęśliwi, nadal są ludzie, którzy są, po prostu żyją w tak zwanej cichej desperacji. Nawet nikogo nie mówią, ale płaczą w nocy. Nie mogą spać, bo mają problemy. I Bóg chce, wysłał swojego Syna po to, żeby ten świat wyglądał inaczej. Biblia mówi o tym, że wysłał swojego Syna, żeby każdy był zbawiony. Każdy jeden. Nie tylko niektóre osoby, nie tylko te jakieś lepsze, nie tylko te, które mają małe grzechy, niewielkie, takie niewidoczne, ale wszyscy, żeby zostali zbawieni, żeby byli blisko Niego, żeby byli w Jego Królestwie. My jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby opowiadać o tym, że Jego Królestwo jest naprawdę blisko nas i jest dostępne. I nie trzeba starać się być dobrym człowiekiem, żeby Jego doświadczyć. Wystarczy po prostu zawołać swoim sercem. Czy twoje serce jest żywe dzisiaj? Czy twoje serce potrzebuje czegoś więcej niż dobrego jedzenia, niż fajnych przyjaciół, fajnej zabawy w sobotę, czy fajnych ubrań? Czy twoje serce potrzebuje czegoś prawdziwego, prawdziwego przyjaciela? Bo takim przyjacielem jest Bóg dla nas. Może się to wydawać dziwne, ale Bóg jest bliżej nas niż nam się wydaje i chce być naszym przyjacielem. Ja modlę się teraz, żeby każda osoba, która mnie słyszy, żeby wasze serca przybliżyły się do Boga dzisiaj, żebyście wołali, teraz wołali, kiedy będziecie kładli się spać, wołali w nocy, kiedy się obudzicie, żebyście wołali do Boga, dlatego że On czeka na to, aż będziemy z Nim rozmawiać jak z przyjacielem. Nie będziemy klepać jedynie jakichś modlitw wyuczonych w dzieciństwie, ale będziemy wołać swoim sercem, będziemy mówić do Niego, dlatego że On pragnie być blisko nas i pragnie nam pomóc. Dlatego modlę się o to, żeby wasze serca były żywe, żeby nie były twarde. Jezus powiedział kiedyś, że jak przyjdzie, to martwuj się o to, czy znajdzie wiarę na ziemi. Wiecie, bo się okazuje, że wiele osób mówi: tak, ja znam Jezusa, ja słyszałam, to są jakieś takie religijne bajki, ale wiele osób nie zna w ogóle Boga. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego opowiadamy o Nim. Dlatego, że On jest blisko i jest dostępny. Błogosławię was teraz w imieniu Jezusa. Jeżeli macie jakieś potrzeby, to modlimy się tutaj chętnie. Widzieliśmy wiele uzdrowień, wiele osób, które przyszły i naprawdę wołało do Boga w potrzebie i dostępowali niesamowitego przełomu. Dlatego jesteśmy tu, żeby pomagać. Jesteśmy ludźmi z różnych kościołów. Nie wierzymy w jakieś tam podziały sztuczne. Wierzymy, że każdy, który wierzy w Jezusa Chrystusa, jest Jego uczniem, jest chrześcijaninem i może naśladować Jezusa. Amen. Amen.